serdecznie na pierwszym, po raz pierwszy zorganizowanym na Pradze Południe Dniu Prażanina. Szanowni Państwo, prawa strona Wisły, Praga ma swój klimat, ma swój charakter i my ten klimat i charakter chcemy w pewien sposób uwypuklić, pokazać, że właśnie tutaj jest ta prawdziwa przedwojenna Warszawa. Stąd pomysł, żeby stworzyć Dni Prażanina, aby tę kulturę, ten klimat, ten charakter Pragi podtrzymać i przekazywać następnym pokoleniom. Stąd chcemy, aby łączyć z jednej strony to, co reprezentuje na przykład Kapela Praska, z tym, co reprezentują praskie Małomazyje i chór konkatedralny Kamionek. Stąd pomysł, aby właśnie w ten sposób uczcić Dni Prażanina. Dzień Prażanina na Kamionku to wielki dla Kamionka honor, ale też w ogóle Kamionek jest najlepszym miejscem dla zrobienia takiej imprezy na Pradze Południe. Życzę świetnej zabawy, nie zabraknie atrakcji. W imieniu Fundacji Służba Niepodległej chciałbym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w dzisiejsze wydarzenie. Mam nadzieję, że Dzień Prażanina, dzisiejsza pierwsza edycja, otworzy coroczne, albo nawet co półroczną tradycję tego dnia, tego święta Pragi, Pragi Północ i Pragi Południe. Zachęcam serdecznie do poparcia naszej inicjatywy na liście poparcia Dnia Prażanina tuż przy grillu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Kotowska. Jestem prezesem Koła Polskiego Związku Niewidomych Warszawa Prawobrzeżna. Chciałabym przede wszystkim pokazać się, że my jesteśmy, działamy społecznie, ale może więcej powie kolega. Dzień dobry Państwu, Sylwester Peryt, kłaniam się. Proszę Państwa, ponieważ ja nie widzę, my w naszym związku nie widzimy bądź słabo widzimy, a chcemy być widzialni i dostrzegalni. Nasze stoisko znajduje się tuż przy wejściu tutaj na scenę. Serdecznie witam Państwa. Ja reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Warszawy Jak na Swoim. Chciałbym Państwa zaprosić, żebyście Państwo się zapoznali z działalnością stowarzyszenia na stronie internetowej. Nie będę tutaj dużo mówił. Jestem mieszkańcem Pragi Południe i jestem również zastępcą burmistrza w mieście Margi. Trzymam jasno, spojrzę w oczy, szar nie wielka, to chudę ręka, to parę szatem, raz zobaczy, ten nie zapomni, ten zapamięta. Warszawa da się lubi, Warszawa da się lubi, tutaj szczęście można znaleźć, ale serce można zgubić. Można śpiewać. W dniu dzisiejszym urządziliśmy Dzień Prażanina, to już druga edycja. Wcześniej na Pradze Północ, w dniu wczorajszym, mieliśmy obchody Dnia Prażanina. Dni Prażanina mają na celu przybliżenie kultury Pragi, prawobrzeżnej Warszawy. Właściwie tej Warszawy, która jest taką jeszcze Warszawą przedwojenną. I chodzi o to, aby nowe pokolenie poznało to, jak ta kultura wyglądała i kultywowało tę tradycję. Solidarność Walcząca Mazowsze, Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych od długiego już czasu współpracuje z Pragą w organizowaniu wszelkiego rodzaju wydarzeń. W ubiegłym roku byliśmy partnerem Dniu Prażanina również. W tym roku jesteśmy ponownie, zarówno na Pradze Północ, jak i tutaj na Pradze Południe. Oprócz tego oczywiście robimy jeszcze inne
wydarzenia na Pradze, między innymi tablica poświęcona Hallerowi, uroczystości poświęcone Hallerowi. Także Solidarność Walcząca na Pradze jest, funkcjonuje, jest nasza tablica Solidarności Walczącej na Pradze przy katedrze praskiej. No, zwycięzcają, śpiewa goś jak sobie podnie melodię. Po raz drugi organizujemy Dzień Prażanina, pierwszy raz na Pradze Południe. Ja reprezentuję jednego ze współorganizatorów, Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim. Stowarzyszenie, które zajmuje się problemami mieszkańców mieszkań komunalnych w całej Warszawie, nie tylko tutaj na dzielnicy Praga Południe. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony Stowarzyszenia Warszawiak na Swoim, www.warszawiaknaswoim.cba. Tam Państwo się dowiecie, jak z nami się skontaktować. Będziecie Państwo mogli się zapoznać, w czym możemy mieszkańcom Warszawy, szczególnie mieszkańcom mieszkań komunalnych, pomóc. Artykuły pisywane przez członków Stowarzyszenia Warszawiak na Swoim można znaleźć na stronach gazety z prawej strony. A gazetę z prawej strony można znaleźć po prawej stronie Wisły, w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Białołęka, a również w miejscowościach podwarszawskich, czyli Marki i Kobyłka, Wołomin, Zielonka. Jest też internetowe wydanie pod adresem www.sprawejstrony.waw.pl i jesteśmy również na Facebooku. No i zobaczymy, co się stanie, jak będziemy podpalali naszą lampę. Wrzucamy nasze zbiorniczki i uwaga, uwaga, zamykamy kubeczki. Liczymy 3, 2, 1. Zobaczcie, Michał się nic nie bał, prawdziwy prażanin, odważny. O, drugi chłopiec jest. Wojtek i? Zosia. Najbardziej kocham grać w piłkę. Gdzie grasz tę piłkę na Pradze? W Drukarzu Warszawa, tutaj. Brawo! Lepiej nie mógł odpowiedzieć. Nasz kolega jeszcze przypomni, jak masz na imię? Staś, to przecież masz takie piękne imię, najśliczniejsze na świecie. Staś lubi chodzić do przedszkola. Dziękujemy bardzo, brawa dla naszych konkursowiczów. Zobaczcie, jakie mamy odważne dzieci. Numer C, trzeci C. To jest prawidłowa odpowiedź. Brawo! To może kultura, Pragi.
Dzień Prażanina, czyli to, co się odbywa dzisiaj. Gdzie i kiedy po raz pierwszy odbyła się taka impreza? A. 6 maja 2013 roku, B. 2017, czy C. 9 czerwca 2018? To było 17. Zgadza się, prawidłowa odpowiedź. Jak brzmi pełna nazwa Szpitala Praskiego? A. Szpital Praski Przemienienia Pańskiego, Szpital Praski Dzieciątka Jezus, czy Szpital Praski imienia Świętej Rodziny? A. Zgadza się? I jak będzie wielka gra wiadomości o Pradze, to ja myślę, że na pewno wezmę udział. A. Nasi. Dziękuję bardzo. Brawa dla zawodników, kochani, naprawdę jesteście wielcy. Do dziś serce miłością goni, na pewno ty innego kochasz ostatni raz. Ty byłaś przy mnie blisko, zachodzi księżyc, błyszczałbym ręku duży przez to i chciał mi zabrać wszystko. On padł od ran, a miłość ma. Trzeba przy tobie wszystko, a serce me pokocha cię. Dziękuję za wspólną zabawę. Liczę, że w przyszłym roku również uda nam się powtórzyć tego typu imprezę. No i zapraszam w takim razie na przyszły rok. Dziękuję bardzo.